opowieści lokalnych przewodniczek i przewodników. Gdańsk i jego dzielnice. Wyspa Sobieszewska. Część pierwsza. Cześć! Lokalni przewodnicy i przewodniczki to miłośnicy Gdańska, którzy latem oprowadzają mieszkańców i turystów alternatywnymi szlakami po 8 dzielnicach Gdańska. Zapraszam do odkrywania Wyspy Sobieszewskiej. W grupie lokalnych przewodników postanowiliśmy stworzyć dla Was listę top 10 miejsc na wyspie. Przeprowadziliśmy sondę uliczną. Zapytaliśmy zarówno wyspiarzy, jak i turystów, gdzie chodzą i co polecają dla kogoś, kto chce poznać uroki tej wyjątkowej dzielnicy. Na podstawie sondy wybraliśmy top 10 miejsc na wyspie, które serdecznie polecamy odwiedzić, a poznasz je w kolejnych odcinkach naszego podcastu. Na wyspę dostaniesz się m.in. autobusem komunikacji miejskiej miasta Gdańska. Podróż ta trwa około 40 minut. Postanowiliśmy umilić Ci ten czas. Właśnie tyle będzie trwał pierwszy odcinek, tak żebyś zdążył go wysłuchać w drodze i dojeżdżając do nas na wyspę, wybrał, co chcesz zobaczyć. Chciałem tutaj zasygnalizować, że nagrywamy ten podcast na Wyspie Sobieszewskiej. Znajdujemy się w budynku GAK-u. Przed wojną było to kafe Lindenhof. A Państwo, którzy słuchają tego podcastu, zapewne chcieliby się czegoś dowiedzieć na temat naszej wyspy i temu właśnie to nasze nagranie służy. Jako lokalni przewodnicy, mieszkańcy, miłośnicy tego miejsca, serdecznie Państwa zapraszamy w podróż po największych atrakcjach wyspy. Dlaczego warto wybrać się na Wyspę Sobieszewską? Dlaczego ta dzielnica jest taka wyjątkowa? Może dlatego, że jest to dzielnica, która jest wyspą, a jak sama nazwa wskazuje, wyspa to jest teren otoczony wodą. Akurat Wyspa Sobieszewska to jest teren około 37 km kwadratowych, otoczona z każdej strony, z trzech stron trzema ramionami Wisły, od północy wodami Zatoki Gdańskiej i te wody odcisnęły dosyć duże piętno, jeśli chodzi o charakterystykę tej wyspy. Może też warto dodać, że pomimo tego, że jesteśmy jedną wyspą, to na wyspie znajduje się 9 różnych osad. Każda z nich ma trochę inną charakterystykę. Ludzie gromadzą się wokół tych osad, ale trzeba ciągle pamiętać, że my jesteśmy najmniej zaludnioną dzielnicą Gdańska, bo według ostatnich badań mieszka tu tylko i wyłącznie 3,5 tysiąca ludzi. Pomimo tego wszystkiego, wyspa jest także miejscem turystycznym. Właśnie tutaj są najdłuższe plaże w Gdańsku, a chyba niewiele turystów o tym wie, bo jednak inne plaże Gdańska są bardziej popularne. I wtedy liczebność Wyspy Sobieszewskiej w okresie turystycznym z tych 3 tysięcy mieszkańców wzrasta 10-krotnie nawet chwilami, a może nawet i więcej. Nieoficjalne dane mówią, że ten skrawek ziemi zamieszkały przez kilka tysięcy ludzi. Rokrocznie odwiedza 1 000 000 zarówno mieszkańców Gdańska, jak i turystów. Ale oprócz plaż na wyspę przyciągają także 2 rezerwaty przyrody oraz znaczna część obszaru wyspy stanowią lasy. Także też jest to zachęta do przyrodniczych spacerów i wędrówek. Wyjątkowość Wyspy Sobieszewskiej to 2 ujścia Wisły, 2 ujścia tej samej rzeki, co jest niespotykane tutaj na skalę naszego kraju. I przy tych ujściach dzieje się bardzo dużo. Wzrasta bioróżnorodność, a za tą bioróżnorodnością oczywiście stoi przyroda. I ona tutaj pełni dosyć istotną funkcję. Przyjeżdżam już 7 raz na Wyspę Sobieszewską, ponieważ jest tutaj bardzo jeszcze tak cicho, spokojnie. Tu jest taka trochę wieś. Nie ma takich współczesnych, nie ma takiego hałasu, nie ma tego. No i bardzo mi się podoba właśnie dojście do Mewiej Łachy. Rezerwat powstał w 1991 roku i obejmuje oba brzegi przekopu Wisły, ujścia przekopu Wisły. Jego powierzchnia to jest około 150 hektarów, z czego 19 hektarów należy do Wyspy Sobieszewskiej. Pozostała część jest po drugiej stronie, czyli w Mikoszewie. Trzeba powiedzieć, że Mewia Łacha niestety albo stety została już przejęta przez inne stworzenia niż przez mewy i teraz najczęściej ludzie przyjeżdżają do tego rezerwatu, by oglądać foki, których nawet kilkaset osobników można spotkać zarówno na Łachach, jak i na plaży. Ale chciałabym dodać,
że nie o mewach tutaj będziemy mówić, tylko o innych ptakach, które tutaj na Wieji Łasze występują, a występują gatunki lęgowe, gatunki przelotne, jak i również gatunki zimujące. Także foki mogą być dodatkiem do tych ptaków, które tam występują. Pewnie trzeba dodać, że idąc do rezerwatu, który w sumie służy ochronie ptaków, bardzo ciężko jest spotkać ptaka. Łatwiej go usłyszeć niż zobaczyć. Jeden skraj wyspy wschodni to rezerwat Miewiałacha, a na drugim skraju wyspy mamy drugi rezerwat, który też jest bardzo popularny, czyli rezerwat Ptasi Raj. Ptasi Raj to miejsce absolutnie unikalne, zlokalizowane na zachodnim krańcu. Jeżeli Państwo szukają jakiegoś pomysłu, jak przemieścić się z jednego rezerwatu do drugiego, to oczywiście mamy drogę, która łączy dwa te miejsca. Można przejechać spokojnie samochodem, przejechać autobusem, ale również między dwoma rezerwatami jest ścieżka rowerowa imienia Wincentego Pola, która no, w sposób ekologiczny, łatwy, prosty i też ciekawy po nadmorskich lasach doprowadzi Państwa do Ptasiego Raju. Z Mewiełachy można przejść do Ptasiego Raju, spacerując wzdłuż plaży na odcinku 11 km. Ptasi Raj to dwa jeziora. Mniejsze i już prawie wyschnięte jezioro Karaś i większe, a nawet największe w Gdańsku jezioro Ptasi Raj, w którym swoje miejsca lęgowe mają wspomniane tutaj ptaki. Dlaczego rezerwat Ptasi Raj jest taki interesujący? Już wcześniej wspomnieliśmy, że Wyspa Sobieszewska posiada dwa ujścia rzeki i przy tych ujściach jest zwiększona bioróżnorodność i tam się koncentrują ptaki migrujące wzdłuż południowego Bałtyku. I Ptasi Raj to jest przede wszystkim miejsce lęgowe dla tych ptaków, ale przede wszystkim miejsce odpoczynku i żerowania ptaków w czasie przelotów. I dlatego też, jeżeli nam się wydaje, że w tym Ptasim Raju te ptaki tak nam spod nóg wyskoczą i będziemy mogli się czuć jak w raju, to raczej musimy sobie uświadomić, że Ptasi Raj to jest raj dla ptaków, a nie dla ludzi. Aczkolwiek z daleka, przez lornetkę też można coś zobaczyć. Jeszcze polecamy zbiornik wodny Kazimierz do pozwiedzania. Tam jest przewodnik. Można było też kiedyś miastama multimedialna, można było sobie poklikać, poczytać. Bardzo ładne widoki z tej wieży. Chyba jakieś takie dość daleko można było. Przy dobrej pogodzie już nie pamiętam, co to można było zobaczyć, ale pamiętam, że było to tak no, to bardzo ładne przeżycie. Z dzieckiem byłam wtedy, ona miała z 5 lat i bardzo jej się też podobało. Pamiętasz to, Miri? Nie. Aha. Przy tej okazji niech sobie wejdzie jako koniec swojej wycieczki, koniec moich propozycji, niech wejdzie na wieżę ciśnieniową, gdzie na 45 metrze wysokości znajduje się taras widokowy i niech obejrzy to wszystko, co widział na dole. Ale z góry, z pewnej perspektywy, gdzie przy dobrej widoczności zobaczy się również i Gdańsk, i Gdynię, a raz udało mi się nawet zobaczyć Hel. Jest czerwiec 2022, kiedy nagrywamy ten podcast i teraz w wieży Kazimierz, oprócz tego, że oczywiście jest tam taras widokowy, z którego rozpościerają się przepiękne widoki na całą wyspę oraz na, nawet na Półwysep Halski, to również jest tam teraz wystawa o ptakach, więc nawet jeżeli nie uda nam się zobaczyć ptaków podczas obecności w rezerwacie, zawsze możemy pójść na tą wystawę no i zobaczyć, jakie to gatunki występują, bytują albo po prostu odpoczywają w naszych rezerwatach. Warto pamiętać, że jeżeli chcemy wejść na wieżę, należy się wcześniej zapisać przez internet. Jeżeli wpiszecie w wyszukiwarkę zbiornik wodny Kazimierz, na pewno wyświetli Wam się strona z zapisami. Chciałabym dodać jeszcze, że zbiornik wody Kazimierz, popularnie nazywany często wieżą Kazimierza, to jest wieża ciśnień, która działa na rzecz mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej. No i jak tutaj wspomnieliśmy wcześniej, jest również obiektem edukacyjnym. No jest to najwyższy obiekt na całej wyspie, dlatego że wieża Kazimierz rzeczywiście jest zbiornikiem i służy temu, żeby utrzymywać stałe ciśnienie w kranach z wodą mieszkańców i turystów, którzy tutaj na wyspie przebywają. No na pewno plaża, niepowtarzalna. No plaża jest tutaj zdecydowanie magiczna, ona ma 11 km długości, jak już było powiedziane. Prowadzi od rezerwatu do rezerwatu i ma też swoją specyfikę.
To jest plaża dzika, niewiele osób na nią przebywa. A dlaczego? Dlatego, że ona tak naprawdę nie ma infrastruktury i żeby dojść do tych najładniejszych plaż, często trzeba przejść kilometr albo półtora kilometra przez las. Więc dla tych osób, które nie lubią spacerować, a chcą samochód zostawić przy samej plaży, nie będzie to właściwe miejsce. Więc na sobieszewskich plażach, jak do tej pory, nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby znaleźć sobie jakieś spokojne miejsce. Rzeczywiście są to dzikie plaże. Marzymy o takich dzikich plażach, szczególnie kiedy nie mamy tutaj turystyki takiej mocno masowej, ale musimy naprawdę być uważni i patrzeć wokół, czy nie naruszamy przestrzeni zwierząt, które tam żyją, czyli na przykład ptaków, które akurat mają tam miejsca lęgowe. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na plażach, to mamy na Wyspie Sobieszewskiej 3 takie, które są strzeżone i mimo wszystko polecamy w swoim poszukiwaniu własnego miejsca na plaży, jednak trzymanie się blisko tych bezpiecznych plaż, gdzie mamy ratownika, bo woda potrafi być na wyspie bardzo zdradliwa. No i chyba nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, co jest najważniejsze, na przykład w sezonie jesiennym, kiedy zrywają się wiatry i na plażach Wyspy Sobieszewskiej możemy znaleźć bałtyckie złoto, czyli bursztyn. I to nie takie tylko drobne, małe kawałeczki, ale naprawdę pokaźne okazy. I nawet mamy taki jeden dowód, że można tu znaleźć naprawdę wielki skarb w postaci mistrza Polski w poławianiu bursztynu, który znalazł tutaj jeden z największych okazów, jaki kiedykolwiek można było zobaczyć. Tak, pan Sylwester Malucha znalazł bursztyn, który obecnie możemy podziwiać w Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Przez teren Wyspy Sobieszewskiej biegnie też szlak PTTK, szlak Wyspy Sobieszewskiej, także jest też to okazja na przejście się właśnie tym lasem według ścieżki, która nas poprowadzi, a nie do końca iść bez żadnego planu. A jak ktoś szuka mocniejszych wrażeń, to na wyspie można znaleźć również krzywy las, niektórzy mówią tańczące drzewa. Jest to trudne do znalezienia, ale mimo wszystko dosyć ciekawe miejsce, w którym to drzewa są szczególnie powyginane i teorii, jak to się zdarzyło, że one są takie powyginane, jest wiele, ale niektórzy łączą ten cud, czy też to dziwne zdarzenie przyrodnicze z obecnością radarów, które znajdowały się w okolicach, z jednostki rakietowej i pola elektromagnetycznego, które mogło zakłócać wzrost tych drzew. W każdym razie widok jest niesamowity. Jeśli byśmy się mogli udać do Przegaliny, właśnie odnowiono, zrewitalizowano czy przekształcono nieco funkcję śluzy północnej i południowej. Bardzo atrakcyjne od strony historycznej miejsce. No, śluza w Przegalinie to nie takie miejsce, co to tylko muszą ankietowani omawiać, ale to też miejsce, które i mieszkańcy z przyjemnością odwiedzają. Bo nie jedna śluza, a tak naprawdę dwie, bo jedna historyczna wpisana do rejestru zabytków z 1895 roku, czyli z czasów powstania przekopu Wisły i druga współczesna, obiekt hydrotechniczny działający, na który można się prześluzować za bardzo skromne pieniądze. W tym roku jest to chyba nawet za darmo, a standardowo jest to około 10 zł. Może powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego ta śluza tam powstała i dlaczego taka jest interesująca? No wszystko jest to związane właśnie z przekopem Wisły, bo jak tutaj znowu wracamy do tych ujść, to mamy na Wyspie Sobieszewskiej dwa ujścia i to ujście, czyli ujście przekopu Wisły, to, które takie jest teraz aktywne, z nurtem, które niesie wody z południa na północ, wody wiślane, to budowa tego ujścia spowodowała, że konieczne było wybudowanie śluzy, żeby zamknąć dawne koryto Wisły, które płynęło właśnie w kierunku zachodnim, w kierunku Ptasiego Raju, o którym wcześniej mówiliśmy. I ta śluza w związku z tym powstała właśnie po to, żeby te wody zamknąć i żeby przekierować wszystkie wody z całego kraju właśnie w tym nowym korycie przekopu. Czyli powstało tak naprawdę Wisła, która najkrótszą, najprostszą drogą dociera do Bałtyku, a to stare koryto, które zostało odcięte śluzą, a częściowo zakopane, to teraz martwa Wisła. I co staramy się ciągle podkreślać, ona nie jest martwa ze względu na to, że jest martwa biologicznie, tylko jest martwa ze względu na to, że nie ma już w niej nurtu. Tak naprawdę ten prom jest częścią drogi krajowej 501,
która prowadzi z Gdańska na Mierzeję Wiślaną, między innymi do Krynicy. I dla niektórych osób, które jakby nie patrzą na mapę, a korzystają tylko z nawigacji, może być pewnym szokiem, że jadą i w pewnym momencie droga im się kończy i muszą się przepromować, muszą wsiąść na prom, wjechać tam swoim rowerem albo też samochodem i przedostać się na drugą stronę. Jednakże widoki podczas samej przeprawy są po prostu genialne, bo to jest z jednej strony oczywiście samo koryto Wisły i tego przekopu, który jest cudem inżynierii, ale z drugiej strony widzimy ujście Wisły, to nowe, utworzone w sumie przez człowieka. Prom nie działa jesienią i w zimie, dopiero od maja każdego roku. Trzeba też mieć tą świadomość, że jeżeli chcemy się przeprawić sobie Szewa na drugą stronę, w stronę Mikoszewa, musimy objechać wyspę jadąc przez Kieruń. Ogólnie polecam też spacer koło Nowego Mostu. Idzie się bardzo przy samej Wiśle i też jest bardzo fajny widok urokliwy, także też jest spoko. Od niedawna na wyspę prowadzi most stulecia odzyskania niepodległości Polski. Także jest to duże ułatwienie dla mieszkańców i dla turystów, którzy chcą dostać się na wyspę. Wcześniej przeprawa może nie była jakaś dramatyczna, ale mimo wszystko dla wielu osób była zaporowa, dlatego że aby z Gdańska najkrótszą drogą przyjechać na wyspę, trzeba było się przeprawić mostem pontonowym z lat 70. ubiegłego wieku. A jeżeli most był w naprawie, to obok stał i czekał w gotowości taki mały prom, który również przeprawiał osoby indywidualne i małe samochody na drugą stronę, czyli na Wyspę Sobieszewską. Sam most jest już olbrzymią ciekawostką, też jest kolejnym cudem inżynierii, dlatego że jest to największy most zwodzony w Polsce, który kilkukrotnie w ciągu dnia jest otwierany. To jest jedno z tych niewielu miejsc, gdzie ludzie nie narzekają na korki w związku z tym, że nie ma przejazdu, bo sam widok podnoszonego mostu jest po prostu absolutnie fascynujące. Samo podnoszenie mostu trwa według tutaj szacunków 2,5 minuty, także nie jest to też jakiś bardzo długi czas, a można przy okazji zobaczyć jedną z atrakcji właśnie to podnoszenie mostu i jego opuszczanie. Po dwóch stronach mostu znajdują się promenady. Jeżeli idąc od Gdańska pójdziemy w lewo, to dojdziemy do marin, które są zlokalizowane nad Martwą Wisłą. Bardzo urokliwe alejki doprowadzą nas właśnie do miejsc, gdzie cumowane są statki, ale również gdzie kiedyś przepływał tramwaj wodny. Jeżeli zdecydujemy się pójść w prawo, to dojdziemy do kanału Młynówka, czyli takiego kanału, który nawadnia pola na Wyspie Sobieszewskiej. Bardzo polecam Górki Wschodnie. Jeździmy tam z moją rodziną każdego lata, praktycznie co weekend. Pyszna pizza, piękne tereny do kąpieli, super miejsce do zabawy dla dziecka. Górki Wschodnie to jedna z tych, powiedzmy, najbardziej urokliwych osad Wyspy Sobieszewskiej. Jest to miejsce, gdzie zlokalizowany jest wspomniany wcześniej rezerwat Ptasi Raj, ale gdzie również mamy olbrzymie tradycje rybołówstwa i tak zwanego rybaczenia, które na tym terenie toczyło się od XIX wieku, no, praktycznie do lat 90. ubiegłego wieku. I mówimy tutaj o rybołówstwie takim bardzo tradycyjnym. Mówimy o rybołówstwie, gdzie ta ryba była też na miejscu wędzona, więc też częścią krajobrazu Górek Wschodnich, oprócz oczywiście przepięknych chat rybackich, o których może jeszcze będzie okazja powiedzieć kilka słów więcej, to mamy również kominy wędzarnicze. Co prawda do dzisiejszych czasów ostały się już tylko dwie wędzarnie. W jednej zlokalizowany jest pensjonat, druga na razie stoi opuszczona, ale robią to niesamowite wrażenie. Kominy ustawione wzdłuż Wisły, w których kiedyś na pewno wędzona była przesmaczna rybka z Wisły i z Bałtyku. Tak, turyści często pytają, widząc to gdzieś po drodze, jadąc na przykład autobusem, właśnie co to jest, więc jest to faktycznie takie miejsce, które się rzuca w oczy i jest taki charakterystyczny element dla wyspy. To jest początek XX wieku, kiedy to te chaty rybackie, bardzo skromne,
co prawda zdobione przy pomocy takich wycinek laubzekinów, uszczytów, głównie uszczytów, ale też była to taka ozdobna stolarka wokół okien między innymi, dostały trochę innego kształtu przez dobudowanie do nich ganków. To była taka zachęta dla kuracjuszy, aby właśnie wynajmowali pokoje, bo mogli sobie wieczory spędzać spokojnie w takim ganku. Jeżeli jesteśmy już przy tym temacie, no to powinniśmy też odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego te górki są wschodnie i dlaczego po drugiej stronie Wisły znajdują się górki zachodnie, bo kiedyś to były jedne górki. Tylko przez dramatyczne wydarzenia z 1840 roku, z zimy tego roku, Wisła utorowała sobie przez środek górek nowe ujście, a wszystko to było spowodowane przez zatory lodowe. Więc podzieliła Wisła wtedy górki na dwie części, górki wschodnie i górki zachodnie. Te zdarzenia z 1840 roku to jest pierwszy krok do stworzenia Wyspy Sobieszewskiej, a drugim jest przekop z 1895 roku. W 1888 roku zakończono budowlę hydrotechniczną. Jest to grobla kamienna, która została zbudowana dla ukierunkowania wód ujściowych, ponieważ zawsze jak tworzy się takie nowe ujście, to są przy ujściowym odcinku duże rozlewiska. Ten odcinek jest spłycany, ponieważ są nanoszone rumowiska przez wartki nurt rzeki. I w związku z tym wybudowano taką groblę, która miała jakoś te wody ukierunkować. Wracając jeszcze do górek wschodnich, to na terenie właśnie górek jest taka gra terenowa, obcy atakują, gdzie jest właśnie rozłożonych 20 takich plansz z kodami QR, które właśnie są poświęcone roślinności, która występuje na wyspie. Także też jest jakaś taka forma rozrywki dla osób, które lubią taki sposób spędzania czasu. Naprawdę. Przez przypadek, bo chcieliśmy z mężem wyjechać na dosłownie dzień, dwa, bo to sobie możemy na obecną chwilę pozwolić, bo urlop mamy zaplanowany na Mazurach. Los chciał, że trafiliśmy tutaj. Jesteśmy oczarowani i na pewno jeszcze wrócimy. Miejscem, wynajęciem lokalu, nawet zwykłym spożywczakiem, w którym dzisiaj byliśmy. Dobrze zaopatrzeni, czysto jest wszystko. No jest fajnie. My tak naprawdę tą historię Sobieszewa dzielimy na dwie części, do roku 45 i po 45, czyli kiedy tutaj jeszcze mieliśmy teren no, w dużej mierze nazywany niemieckim i mieliśmy czasy kuracjuszy, którzy chętnie odwiedzali to miejsce, to głównie mieszkańcy Gdańska, ale też turyści z Prus, turyści z Niemiec. I mieliśmy tutaj bardzo rozbudowaną infrastrukturę taką turystyczną. Niestety nieistniejący już Kurhaus Bązak. Przepiękna drewniana budowla, która spłonęła jeszcze przed wojną. Potem zastąpiona przez taki modernistyczny budynek, którego nikt by nie chciał oglądać i za którym nikt nie płacze. Ale mamy jeszcze kilka budynków, które nie wyglądają, niestety nie wyglądają na zabytki, ale są pewnym świadectwem historii tego miejsca, tego czasu kuracjuszy. Między innymi jest to Gasthaus zur Fahre, czyli budynek, który znajduje się zaraz po prawej stronie po opuszczeniu mostu. To jest też restauracja, były budynek restauracji Stadt Danzig. To jest miejsce, w którym się znajdujemy, Café Lindenhof, w którym teraz mamy właśnie GAG. To jest również Café Becker, budynek, w którym znajduje się obecnie piekarnia pani Szarmach z no, wypiekami, po które się ustawiają kolejki od wschodu słońca. Może też warto rozwinąć ten skrót. GAG to Gdański Archipelag Kultury, Wyspa Skarbów. Jest to dom kultury działający na wyspie, ale też w tym budynku znajduje się również dzielnicowa biblioteka. Centrum chyba nie możemy wspomnieć o pięknej mozaice. Nie możemy nie wspomnieć o pięknej mozaice. Tak, mozaika jest częścią, i to jest właśnie ten czas już powojenny, kiedy kuracjusze zastąpili wczasowicze i letnicy, czyli pojawiły się tutaj ośrodki wczasowe różnych zakładów pracy z całej Polski. No i właśnie mozaika jest częścią architektury ośrodka wypoczynkowego Drogowiec. Oprócz samej mozaiki, która przedstawia mapę wyspy, możemy zobaczyć bardzo ciekawy budynek stołówki z dużymi przeszkleniami, nieregularnym dachem, który jest przyklejony do z kolei zabytkowej willi Witt, w którym kiedyś mieścił się Gasthaus.
Natomiast wracając do mozaiki, to chciałam powiedzieć, że mozaika w dzisiejszych czasach to ma takie trochę drugie życie, ponieważ te zdobienia architektoniczne, które były w latach powojennych od 1945 roku, w tak zwanym PRL-u, no one potem weszły w niebyt i obecnie są bardzo pożądane i mimo, że ta mozaika nie jest objęta ochroną konserwatorską, zabytkową, to jednak warto ją zachować, chociażby właśnie przez ten kunszt artystyczny z tamtych lat. Takim charakterystycznym punktem w Sobieszewie jest też kościół. To już jest któryś z kolei kościołów, który się tutaj znajduje. Także jego architektura nie jest jakaś imponująca, ale warto wiedzieć, że w kościele znajduje się figura Matki Boskiej Płaczącej. Jest ona wykonana z drzewa dębowego. Pochodzi ona z 1926 roku i jest to najstarsza taka rzeźba w takim przedstawieniu Maryi właśnie w Polsce. Z innych ciekawostek na temat tego kościoła można powiedzieć, że jest to jeden z niewielu kościołów, którego krzyż, taki, który znajduje się na szczycie wieży, nie jest skierowany w kierunku na wejście, ale jest skierowany no, trochę pod takim dziwnym kątem. I ten kąt już nie jest taki dziwny, jeżeli tylko wjeżdżamy na Wyspę Sobieszewską w nocy, ponieważ krzyż sam w sobie jest oświetlony i pięknie góruje nad całą wyspą. Obok kościoła znajdował się kiedyś cmentarz, sięgający swoimi początkami XVII wieku. I warto też tutaj wspomnieć, że sam cmentarz już tam nie istnieje w tym miejscu, zostało tylko kilka płyt nagrobkowych. Ale też mamy tutaj najstarszą płytę nagrobkową, która zachowała się na terenie Gdańska i ona pochodzi z 1777 roku. Trochę zaniedbane, szukające ponownego gospodarza, czyli tak zwana forsterówka, do której dostępu już nie ma, ale mam nadzieję, że niebawem ktoś to przejmie, zrewitalizuje. No, myślę, że tutaj kilka osób mogłoby się posprzeczać, jaka jest tak naprawdę nazwa tego miejsca, bo ona ewoluowała. Kiedyś to był Wordal, teraz to Orlinki, ale no niektórzy ciągle mówią Orle. Jeżeli chcielibyśmy sobie umieścić to miejsce w naszej historii, to warto wspomnieć, że to właśnie tutaj, w Orlu albo Orlinkach, znajduje się wspomniana wcześniej wieża Kazimierz. I to właśnie tutaj w latach 30. i 40. ubiegłego wieku miał swoją willę Albert Forster, także niezbyt mile kojarząca się mieszkańcom Gdańska postać. Był to tak zwany gauleiter w wolnym mieście Gdańsku i był on wyznaczony właśnie przez Adolfa Hitlera na wodza partii nazistowskiej, która potem także zaczęła rządzić w Gdańsku. Warto wspomnieć, że pod forsterówkę możemy podejść, możemy ją oglądać z daleka, ale nie możemy do niej wejść i jej zwiedzać. Jest to zabytkowy dworek modrzewiowy. On co prawda jest, można powiedzieć, naznaczony krwią, dlatego że Forster nazywany był katem Pomorza. Podobno to właśnie w tej willi zdecydowano o powstaniu obozu koncentracyjnego w Sztutowie, więc no jest to raczej miejsce na swój sposób mroczne, co nie zmienia faktu, że sam budynek jest architektonicznie ciekawy, a historycznie tym bardziej ciekawy, bo podobno z jednej strony jest to dar Adolfa Hitlera dla Forstera, ale z drugiej strony podobno niektóre elementy ozdobne zostały przez Adolfa Hitlera zrobione w nim własnoręcznie. Idąc dalej, proponowałbym ulicę Przegalińską z bałryckimi dawnymi posiadłościami. Niektóre zostały zachowane. Najstarsza jest z 1741 roku. W bardzo dobrym stanie, mimo że w prywatnych rękach. Bardzo piękny dom. Trasa jest urokliwa. Przypomina mi, swego czasu byłem nad Niemnem. Bardzo przypomina mi ten obszar niemeński. I stąd to bym polecił, żeby ktoś rowerem, czy pieszo, czy samochodem, chociaż raz przez tą wąską trasę, bo ona jest umieszczona na wale przeciwpowodziowym, jak i znudzi obserwatora lewa strona, czyli Wisła Martwa, to właśnie te posiadłości dawnych Bauerów, teraz rozbudowujące się o nowe domy, mieszkania, które tam są lokowane. Powiem szczerze, że dla mnie to jest szok, dlatego że ulica Przegalińska jest
bardzo niepozorna. I naprawdę trzeba zatrzymać się, trzeba się przyjrzeć, żeby zobaczyć, jaki ona ma urok. Mało kto wie, że jest to ulica, która prowadzi przez trzy różne osady. On oczywiście zaczyna się w Sobieszewie, ale po wyjeździe z Sobieszewa trafiamy na Sobieszewko, potem na Sobieszewską Pastwę i na samym końcu właśnie ulicą Przegalińską dojeżdżamy do Przegaliny. I wzdłuż całej tej ulicy ulokowane są gospodarstwa bauerskie. Są to olbrzymie posiadłości, były posiadłości, na których też możemy znaleźć no, niebanalne budynki. To może na koniec chciałam was zapytać, a jakie jest wasze ulubione miejsce na Wyspie Sobieszewskiej? Dla mnie ciężko wskazać jedno konkretne miejsce. Na pewno też dla mnie jako mieszkanki Gdańska, gdzie jest właśnie zazwyczaj tłumy są, szczególnie właśnie w tym sezonie letnim, kiedy są jarmark Świętego Dominika na przykład, to wyspa jest takim miejscem właśnie uosobionym. Zawsze się znajdzie tu miejsce, gdzie można właśnie na łonie natury odpocząć, bez tego hałasu, bez tego zgiełku. Także właśnie to jest też ten plus wyspy, że jest taki właśnie zajmuje duży obszar, więc myślę, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie, bo są miejsca oczywiście, gdzie jest więcej tego ruchu, na przykład w centrum Sobieszewa, ale są też miejsca spokojne, gdzie można właśnie na łonie natury, oglądając na przykład ptaki, można sobie spędzić fajnie czas. Więc dla mnie ogólnie cała wyspa ma taki swój urok, który właśnie mnie tutaj bardzo przyciąga. Z mojej strony ciężko byłoby mi wskazać jedno miejsce, które jakoś szczególnie jest dla mnie urokliwe na Wyspie Sobieszewskiej. Prowadzę taki profil Chata na Wyspie, który próbuje gromadzić różne informacje na temat Wyspy Sobieszewskiej i są takie, które mnie szczególnie przyciągają. Powiedzmy, jest taki magnetyzm, który nie do końca wiem, z czego wynika. Jedno miejsce to praktycznie już nie istnieje i przyciąga mnie jego historia i pewne marzenie o tym, żeby je odtworzyć, czyli port na Górkach Wschodnich, który tak naprawdę był drewnianym pomostem wzdłuż Wisły, przy którym toczyło się całe to właśnie rybackie życie, gdzie cumowały kutry, gdzie wyładowywano ryby, gdzie no pot rybaków po prostu ściekał do Wisły, bo to ciężka robota i na pewno niewdzięczna, zarówno w tych czasach przedwojennych, jak i powojennych, ale też przyciąga mnie port w Świbnie, który co prawda ciągle istnieje i można zobaczyć jego zarys, ale jest tylko namiastką tego, co zapewne było tutaj w latach 30. XX wieku czy w latach 70. Ponieważ pracuję na Wyspie Sobieszewskiej od wielu lat i jestem blisko związana z przyrodą, to mam świadomość, że jakby ta przyroda no, jest ze mną przez cały czas. I w związku z tym ją dostrzegam, a jednocześnie jest dla mnie naturalna, tak jak powietrze. Natomiast nowy most, który został wybudowany i codziennie tym mostem jadę samochodem niestety i wracam samochodem i zawsze widzę ten wschód i zachód tego słońca, to daje taką namiastkę, że jak wyjeżdżam, to się cieszę, że jeszcze mam możliwość powrotu na tą wyspę, a jak przyjeżdżam, to się cieszę, że jak wrócę do domu, do Gdańska, to potem znowu wrócę. I to jest takie właściwie takie nieuchwytne, to jest bardziej wrażenie miejsca pewnego, magicznego. Natomiast już te wszystkie elementy, które na wyspie występują, już przesiąkłam nimi tak mocno. Być może właśnie to tych ludzi, którzy tu przyjeżdżają pierwszy raz, tak przyciąga, chcieli później wracać. Ja to wracam od wielu lat w jedną i w drugą stronę, ciągle wracam i ciągle mam nadzieję, że te powroty będą trwały wiecznie. No i myślę, że to jest właśnie ta magia tej wyspy. Co tam bym jeszcze zrobiła? Nic bym nie robiła. Po prostu powiedziałabym super, wyspa w Sobieszewska jest super.